Następny dzień naszej podróży, któryś już z kolei nie ogarniam. Dzisiaj jedziemy w kierunku Las Vegas. Wczoraj byliśmy w St. George, zwiedzaliśmy Park Zion. A dzisiaj po drodze do Las Vegas trafiliśmy do Doliny Ognia. Valley of Fire. 40 parę stopni. Okropny. Nevado, dzień dobry. Firewall jest tak gorąco, że od maja do chyba końcówki września to jest najfajniejsza trasa trailowa, która ma tylko mile ze względu na bezpieczeństwo ludzi. Jest piekielnie gorąco, a Death Valley dopiero za 3 dni. Tyle jest ciepło. Park w środku niczego. Skałki, ziemia, pustynia i nic więcej. Gdyby trochę zabrać roślinności stąd, to mogliby tu dio nakręcić. A, chciałem coś powiedzieć, ale nie bardzo wiem co. Ogólnie nie ma ludzi. I chyba jest na to jakiś powód. Myślę, że tym powodem jest temperatura, która tutaj panuje w Dolinie Ognia. I to jest naprawdę nieprzesadzona nazwa, bym powiedział. Jest po prostu horrendalnie gorąco. Gdyby nie ten wiaterek, który pewnie słyszycie przez mikrofonik, troszkę wieje, to tu byłoby po prostu 60 stopni w słońcu. Cały czas siedzie w słońcu. No mega. Formacje piękne. Powiem wam, że hiking w tej temperaturze to naprawdę jest wyzwanie. Jeszcze nas czeka Death Valley, więc możliwe, że będzie jeszcze cieplej. Ale będę mógł powiedzieć już, że nic mnie nie zaskoczy, bo temperatura już większej w zasadzie chyba nie będzie na stałe. Nie wiem, z kim idą ci ludzie, może z kosmitami. Nazwa kanału zobowiązuje. Trzeba biegać w różnym terenie, w różnym porze dnia, w różnych miejscach na świecie. Teraz biegnę w kanionie, w Dolinie Ognia. 40 par stopni. No i 130. Jeszcze jedna atrakcja. Schodki na górę do takiego pięknego kamyczka. Powoli kończymy naszą przygodę z Doliną Ognia. Był ogień. Był ogień temperaturowy. Strasznie gorący. Za parę dni Death Valley, Dolina Śmierci, tam najcieplejsze, najgorętsze miejsce na Ziemi. Ciekawe jak tam będzie wyglądało, a tymczasem pójdę patrzeć na kozice.